Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jakub Jakubczak i w dzisiejszym Food & Ugly Sonarze przybliżę Państwu sytuację cen na rynku, dokładnie cen skupowych owoców, głównie miękkich oraz pozostałych, w ujęciu analizy wektorowej, tak więc kierunkowo, jak ta cena będzie się układała i jakie czynniki będą na tę cenę wpływały, również jakby z wielkością impaktu, który my uważamy za stosowny. Więc przejdziemy przez tak naprawdę kluczowe produkcje, jeżeli chodzi o owoce w Polsce. Przy każdej postaram się Państwu przybliżyć kluczowe drivery właśnie tych zmian cenowych, których możemy spodziewać się w roku 2023, potencjalnie nawet w 2024. I na tej kanwie właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. Tak więc zaczynając od pierwszej produkcji, największej produkcji owocowej w Polsce, czyli jabłko. W przypadku jabłek widzimy tutaj kilka kluczowych czynników, które będą wpływały zarówno na wzrost, jak i na spadek ceny, jednak finalnie szacujemy, że cena nieznacznie wzrośnie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tak więc kluczowe czynniki, które wpływają na wzrost cen jabłka, to po pierwsze wysoki zagraniczny popyt na sok jabłkowy, wysoki popyt na polskie jabłko w Europie, szybciej kurczące się zapasy jabłek w Europie oraz problemy z pracownikami sezonowymi. Więc zaczynając od wysokiego popytu zagranicznego na sok jabłkowy. To jest powiązane głównie z sytuacją w Chinach oraz sytuacją Polski jako jednego z kluczowych światowych producentów koncentratu soku jabłkowego. Od tak naprawdę 2020-2021 roku widzimy, że sytuacja w Chinach, jeżeli chodzi o produkcję jabłek i też konsekwentnie o produkcję soku z tych jabłek, jest dużo gorsza. Czynniki pogodowe dość mocno wpłynęły na produkcję tego surowca w Chinach, przez co nie byli oni gotowi do tak dużego eksportu i do jakby wypełnienia. Generalnie wytworzyli na rynku lukę podażową, którą Polska była w stanie zapełnić, biorąc pod uwagę rosnącą produkcję jabłek w Polsce u nas oraz większe ich przeznaczenie, jakby większą siłę przetwórstwa na rynku, która rosła nam w ostatnich kilku latach. Co ciekawe, jeżeli spojrzymy na dane eksportowe, w 2022 roku eksport soku jabłkowego z Polski wzrósł o 35% w porównaniu do roku 2021, mówimy tutaj oczywiście o wolumenie. Z kolei w pierwszych 6 tygodniach 2023 roku wyeksportowaliśmy do USA, do samego USA, ekwiwalent 22% całkowitego eksportu do tego kraju z zeszłego roku. Tak więc już w pierwszych miesiącach roku, w pierwszych tygodniach roku, tak naprawdę pierwsze półtorej miesiąca to było 22% całkowitego eksportu, który udało nam się wypchnąć w latach ubiegłych. Tak więc no jest to kierunek, który bardzo mocno rośnie dla polskiego eksportu, no i będzie on wpływał na wzrost cen jabłek, ponieważ to większa podaż doprowadzi do tego, że przetwórcy będą chcieli coraz więcej tego jabłka skupować, no i poprawia to oczywiście pozycję sprzedających to jabłko, czyli producentów. Z drugiej strony, ale kolejnym czynnikiem, o którym wspomniałem, to wysoki popyt na polskie jabłko w Europie. Tak więc zbiory w Europie w 2022 roku były mniej więcej na poziomie podobnym, około 12,2 miliona ton. To był nieznaczny wzrost w poziomie 1-2%. Jednak wśród największych producentów Europy poza Polską te zbiory były niższe około 5-10%. Tak więc jest to dość znaczący spadek. Tak więc popyt na jabłko w Europie nadal jest silny, czy tu mówimy o rynku świeżym, czy o przetwórczym. Z kolei no ta podaż trochę nam się skurczyła, szczególnie w tych najmniejszych krajach, co no daje przewagę eksporterom, czyli krajom takim jak Polska. Często rosnący eksport prowadzi zarówno do podwyższenia cen sam w sobie, jak i też do zacieśnienia podaży na rynku lokalnym, co prowadzi do dalszego wzrostu cen, szczególnie na rynku lokalnym, więc mamy tutaj pewnego rodzaju spirale.
Kolejny wątek to szybciej kurczące się zapasy jabłek w Europie. Tak więc jeżeli przesiedzimy dane, które publikuje organizacja WAPA, to zobaczymy, że w maju 2023 roku zapasy jabłek w Europie były mniejsze niż w analogicznym okresie roku 2022. O dobre kilkaset tysięcy ton było to 1 270 000 ton do 1 530 000 ton. Tak, spadek o niecałe 300 000 ton, 250-300. Tak więc mamy tutaj mniejsze zapasy, tak więc te jabłka są znacznie szybciej utylizowane na rynku. W Polsce zapasy w tym samym okresie, czyli w maju 2023 roku, wyniosły 333 tysiące ton i było o 20% niższe niż w maju roku 2022. Tak więc widzimy, że te zapasy rzeczywiście jabłka w Europie się kurczą, no a przy kurczących się zapasach no, nie trudno tutaj mówić o tym, że cena naturalnie będzie rosła, ponieważ dostępność tego jabłka w połączeniu z dość silnym popytem, zarówno świeżym i przetwórczym, no, powoduje to, że ta cena zwyczajnie będzie wyższa. I ostatni czynnik, który tą cenę jabłka będzie nam podnosił, no to problemy z pracownikami sezonowymi. Problemy z pracownikami sezonowymi to jest problem, z którym polska produkcja warzyw i owoców, a w szczególności owoców, boryka się tak naprawdę od lat, jednak w ostatnich latach się on nasilił. Jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądał udział siły roboczej przy zbiorach owoców czy warzyw w Polsce, no to tam, gdzie były wymagane ręczne zbiory, najczęściej w ostatnich latach, przed rokiem 2022, pojawiali się tam Ukraińcy i osoby z bliskiego, powiedzmy z Bliskiego Wschodu, jakby za wschodniej granicy Polski, jednak to w znaczącej większości byli to Ukraińcy, którzy przyjeżdżali do Polski pracować sezonowo przy zbiorach. Na 2022 rok całe sadownictwo oraz cała produkcja tak naprawdę owoców w Polsce przez osoby jakby w sektorze pracujące przy polu szacowane potrzeby pracownika wynosiło około 700 tysięcy osób. W 2023 spodziewamy się, że te wymagania będą na podobnym, bo jak nie trochę wyższym poziomie, ale tutaj jeszcze warto jakby wspomnieć i dołączyć do tego wątek podnoszącej się płacy minimalnej, że temu pracownikowi rzeczywiście trzeba będzie też płacić więcej, co przełoży się na wyższe koszty produkcji. Tak więc mamy pracownika, którego jest trudniej znaleźć i pracownika, którym trzeba będzie więcej zapłacić, więc to naturalnie część tych kosztów oczywiście producent będzie chciał przerzucić na konsumenta czy na osoby dalej jakby w łańcuchu wartości. Więc ta cena naturalnie powinna być wyższa. A jakie czynniki będą stały za spadkiem ceny jabłek w 2023 roku? No pierwszy i kluczowy to oczywiście wysokie zbiory w roku 2022. Zbiory z roku ubiegłego w przypadku większości produkcji warzywno-owocowych w Polsce sugerują, jaki może być poziom ceny, w szczególności na rynku świeżym, w roku następującym. Tak więc jeżeli mieliśmy wysokie zbiory w 2022 roku, no to raczej możemy się spodziewać, że one będą wpływały na obniżenie ceny w roku zarówno w 2022, jak i 2023, ponieważ część zapasów jeszcze się w 2022 w roku następującym wyprzedaje. Mówimy też tutaj o zapasach chociażby w mroźniach, których upłynnienie nie jest aż tak łatwe, tak więc zbiory w 2022 roku polskiego jabłka wynosiło około 4,2 miliona ton i było to o około 5% więcej niż w roku 2021, tak więc naturalnie no, większa podaż prowadzi do niższej ceny. I ostatnim kluczowym czynnikiem kształtującym cenę, raczej obniżającym cenę jabłka w 2023 roku będzie utrudniony eksport na wschód. Duża część jabłka świeżego trafiała właśnie do krajów wschodnich, głównie do Białorusi, przez Białoruś do Rosji, ale również do innych krajów wschodu, czy też była przez te kierunki eksportowana na przykład na południe do Egiptu czy na Bliski
wschód. Tak więc tutaj z racji oczywiście na trwającego konfliktu w Ukrainie, a trwającej inwazji Rosji na Ukrainę, sam fakt przewożenia przez te regiony wschodnie jest utrudniony. To po pierwsze, po drugie nadal mamy problemy z embargo Białorusi na polskie jabłko, które co prawda jest na takim, powiedzmy, włącza się i wyłącza co kilka miesięcy. Białoruś wpuszcza jakąś tam ilość surowców. Jednak to nadal nie jest to taki sam poziom, o którym możemy mówić, o którym mówiliśmy w 2020 czy 2021, zanim te embargo się pojawiło. No i oczywiście, no, biorąc pod uwagę to, jak zmienna jest sytuacja na wschodzie, polscy eksporterzy też nie są aż tak chętni do eksportowania na Białoruś, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę nie wiadomo, jaka będzie sytuacja za miesiąc czy za dwa. No tak więc, tak jak już mówiłem, no finalnie spodziewamy się wyższej ceny jabłek, głównie właśnie wynikające z czynników popytowych i z czynników podażowych. Więc teraz przechodząc do truskawki, tutaj sytuacja jest dużo bardziej przechylona w stronę droższej truskawki w roku 2023. I za kluczowe czynniki przy zmianie ceny truskawki musimy tutaj wspomnieć o rosnącym popycie na polską truskawkę w Europie, niepewnej sytuacji suszowej, coraz powszechniejszych, niespodziewanych wypadkach, czy też sytuacjach pogodowych na rynku, czy też w Polsce, czy też w całej Europie, jak i ponownie problemy z pracownikami sezonowymi, które tutaj w przypadku truskawki będą jeszcze większym problemem niż w przypadku jabłka. Od strony czynników, które mocno by wpłynęły, mogłyby mocniej wpłynąć na spadek ceny, no tutaj oczywiście kwestia wysokich zbiorów w roku 2021. Ale wracając do czynników, które tą truskawkę będą nam podrażały, no to pierwsze, czy ten rosnący popyt na polską truskawkę w Europie. Polska głównie eksportuje truskawkę w formie mrożonej, w formie po prostu otrzypułkowanej, czy też pociętej, czy to w mieszankach owocowych, ale mrożonej raczej. Przetwory również się pojawiają, jednak to grają znacznie mniejszą rolę, czy tutaj na przykład w puszce, czy pire truskawkowym zamrożonym. Tak więc to są nasze kluczowe eksporty do Europy. Spadek tak naprawdę produkcji truskawki w Europie, no jest czymś, co otwiera ten rynek na polską truskawkę i powoduje to, że popyt na polską truskawkę w Europie będzie wyższy, nawet pomimo rosnącej konkurencji z Afryki i Europy Wschodniej. No coraz więcej owoców, w szczególności miękkich z Europy Wschodniej i z Afryki, w Polsce się pojawia. Najczęściej słyszymy o tym w kontekście malin, chociażby w zeszłym roku import maliny z Egiptu i z Algierii, która w końcówce sezonu pojawiła się w Polsce dużo taniej. Ale mówimy tutaj tak naprawdę o tym, że pomimo rosnącej konkurencji spoza Europy, polska truskawka nadal trzyma się dobrze i nadal ten popyt na nią w Europie rośnie, szczególnie w sytuacji ograniczonej podaży u wielu innych producentów europejskich. Kolejny czynnik, czyli niepewna sytuacja suszowa. To jest pewnie to coś, o czym Państwo słyszycie co roku. W tym roku w ostatnich tygodniach informacje na temat suszy, czy też suszy technicznej w Polsce się nasiliły. No i rzeczywiście, no jest to sytuacja, o której trzeba pamiętać, o której trzeba mówić w kontekście produkcji, czy też tego, jak zmieniają się ceny owoców i warzyw w Polsce. Tak więc sytuacja suszowa w Polsce obecnie jest, no jesteśmy w zagrożeniu suszowym, tak samo cała Europa. Tak więc możemy mieć problemy, po pierwsze, nie tylko ze zmniejszonymi zbiorami, ale też ze zmniejszoną jakością zbioru, w szczególności truskawki, ponieważ to zasuszanie, czy też wysoka temperatura i brak opadów może z jednej strony doprowadzić do tego, że owoce nie będą się zawiązywały na krzewach, z drugiej strony prowadzić do tego, że owoce, które już się zawiązały, nie będą rosły do takiego kaliberu, czy też do takiego rozmiaru, który interesuje się też przetwórstwo, czy rynek świeży, no, który jest dość wymagający, jeżeli chodzi o jakość tego owoca i to, jak on wygląda, jak się też prezentuje na półce. Oczywiście w przypadku przetwórstwa trochę mniej, ponieważ no, tam troszeczkę gorsze jakości owoce, czy to głównie w kwestii wizualnej,
mogą trafić, jednak no, rynek świeży jest dość, dość wymagający, także nie wiemy, jak sytuacja suszowa będzie się w Polsce rozwijała, jak dalsze, co prawda już jesteśmy po pierwszych zbiorach truskawki w większości owoców malinowych, no ale to oczywiście jest trwający proces. Nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądała w przypadku kolejnych jakby rzutów tej truskawki, czy rzeczywiście będzie tyle, ile się spodziewamy, czy rzeczywiście będzie ona dobrej jakości handlowej. Coraz powszechniejsze niespodziewane wypadki pogodowe, no to jest kolejny kluczowy czynnik, tak więc w Europie coraz częściej słyszymy o gradobiciach, o niespodziewanych śnieżycach, o niespodziewanych przymrozkach w maju, czy też nawet w czerwcu. Najlepszy przykład chyba z tego roku to początek roku i śnieżyca w Algierii oraz Hiszpanii, która doprowadziła do tego, że Europa miała bardzo ograniczone dostawy papryki i pomidorów w pierwszych miesiącach roku, kiedy tak naprawdę posiłkujemy się tymi warzywami właśnie z Afryki Północnej oraz z Hiszpanii. Tak więc musimy mieć na uwadze to, że coraz częściej będą sytuacje pogodowe w kraju czy też w Europie, które w dość gwałtowny sposób mogą tą cenę wywindować, czy też mocno ją obniżyć i trzeba brać na to poprawkę. Ona oczywiście z czasem może się wypłaszczyć, ale mówimy też tutaj w szczególności o owocach, których okres skupowy trwa 2-3 miesiące w roku. Tak więc tak naprawdę jakikolwiek negatywny wpływ pogody w okresie skupu może być absolutnym obrotem o 180 stopni, jeżeli chodzi o sytuację cenową. No i finalnie problemy z pracownikami sezonowymi, no nie będę się rozwijał nie wiadomo jak, no, wspomniałem o tym już na początku, ten deficyt pracowników na polskim rynku jest ogromny, ten pracownik staje się coraz droższy. Dlaczego będzie to większy problem dla truskawki niż dla jabłka? Ponieważ jeżeli chodzi o mechaniczny zbiór jabłka, jest on coraz popularniejszy w Polsce. Jeżeli chodzi o mechaniczny zbiór owoców miękkich, nadal jest to dość duża nisza. Tak więc nadal większość tych owoców miękkich w Polsce jest zbieranych ręcznie, do czego no oczywiście wymagani są pracownicy. Teraz, co będzie powodowało, że ta truskawka będzie tańsza? Wysokie zbiory w roku 2022. Tak więc wyższa podaż surowca prowadzi oczywiście do obniżenia cen. W 2022 roku zebrano 180 tysięcy ton truskawki. No to 15% więcej niż w roku 2021, więc no dość znaczący skok, który więcej tej truskawki na rynek wypompował. Mimo wszystko finalnie spodziewamy się, że ta truskawka będzie droższa, może nieznacznie od roku ubiegłego, ale raczej będzie droższa w roku 2023. Przechodząc do porzeczek. Tutaj spodziewamy się spadku ceny i to patrząc na to, jak układa się zbiór, jak układa się skup, obecnie raczej jest dość bezpieczne założenie. Więc czynnikami, które będą nam tę cenę obniżały, kluczowo to oczywiście po pierwsze duże zapasy pożyczek w polskich mroźniach, a z drugiej strony wzrost zbiorów w Europie w 2022 roku, również wzrost powierzchni upraw związany z większym popytem, który był widoczny w ostatnich latach na pożyczkę, no i oczywiście utrudnienia w eksporcie na wschód, to będą te kluczowe czynniki obniżania ceny pożyczki. Tak więc zaczynając od wzrostu powierzchni upraw związanej z większym popytem. Rok 2022 był tak naprawdę pierwszym rokiem w Polsce od 2018, kiedy powierzchnia upraw pożyczki zarówno czerwonej, jak i czarnej wzrosła w Polsce. Do tak naprawdę 2022 roku widzieliśmy trend spadkowy. Od ostatnich 10-15 lat tak naprawdę powierzchnia upraw polskiej pożyczki w Polsce się dość mocno kurczyły. No był to owoc ciężki do ciężki. Był to owoc bardzo lokalny. Był to owoc, który znali Polacy, którzy cenili sobie niektórzy konsumenci na wschodzie. Jednak na zachodzie bardzo ciężko pożyczce było się przebić na tym rynku zachodnim, na którym inne jagody były znacznie popularniejsze, tak jak właśnie maliny, borówki, czy jagody. Tutaj pożyczka miała dużo trudniej. Ta stygmatyzacja trochę się zmieniła w ostatnich latach i rzeczywiście ta pożyczka została nawet przez Europejczyków z zachodu uznana za superfood, tak więc popyt na nią rósł.
No i właśnie odpowiedzią na to był wzrost powierzchni upraw. Co prawda nie jest to znaczny wzrost, jest to zaledwie 2% w stosunku do roku poprzedniego, no ale jest to odwrócenie trendu, o którym warto tutaj wspomnieć. No i jak widać, jest to coś, co też widzą producenci, którzy są gotowi tą porzeczkę zainwestować, właśnie ten większy popyt i większe ssanie z rynku zachodniego. No i oczywiście większy popyt, przepraszam, wzrost powierzchni raczej doprowadzi do tego, że zbiory będą większe, dlatego też ta cena pewnie będzie niższa. Potem mamy wzrost zbiorów w Europie w 2022 roku. Tak więc według danych Eurostatu zbiory pożyczki w Europie odbiły się po dość słabym 2021 roku i wzrosły około 5% w całej Europie. Tak więc mówimy tutaj o rynku, na którym popyt rzeczywiście rośnie, jednak nadal jest to nisza, na której też pojawia się większa podaż, pojawia się więcej surowca, tak więc no raczej przyczyni się to do spadku ceny polskiej porzeczki, ponieważ no, chociażby popyt eksportowy może być niższy i będzie większa podaż, większy wolumen do zagospodarowania na rynku lokalnym, który prawdopodobnie jeszcze będzie upłynnić po niższej cenie. No i największy czynnik, czyli duże zapasy pożyczek w polskich mroźniach. Ostatnie lata, tak jak mówiłem, były latami destygmatyzacji pożyczki jako owocu i rosnącej jej popularności. No i na kanwie tej rosnącej popularności całkiem dobrych zbiorów w ostatnich latach, szczególnie w roku 2022, po prostu polskie chłodnie, polscy przetwórcy tą porzeczką się absolutnie zasypali. Porzeczka była bardzo dobrze sytuowana cenowo. Czarna porzeczka była skupowana nawet po 8 zł momentami w roku 2022, więc to były duże zapasy zrobione po bardzo wysokiej cenie. Tak więc no, sytuacja malinowa trochę z ostatnich lat sugeruje nam, że przetwórcy nie są chętni do tego, żeby płacić 2 lata czy 3 lata z rzędu więcej za produkt, tak więc, a nawet mówimy tutaj o kilku razach więcej, jak w przypadku zarówno maliny, jak i porzeczki było. Tak więc no tutaj raczej spodziewamy się tego, że w wypadku tego, że duże zapasy porzeczek w polskich mroźniach pozostały po przetwórstwie z roku 2022, no ten producent, ten przetwórca nie będzie aż tak chętny do tego, żeby skupować tą porzeczkę w roku 2023. Jeżeli on nie skupi tej porzeczki, no to oczywiście będzie się starał też upłynnić stary zapas po niższej cenie, tak po prostu, żeby obniżyć koszty magazynowania i zmniejszyć te zapasy, ale no nie możemy tutaj zapominać o tym, że koniec końców na tym też cierpi producent, cierpi też cena, ponieważ to mniejszy popyt lokalny no powoduje to, że producenci będą zmuszeni sprzedawać tą porzeczkę dużo taniej. No i finalnie utrudniony eksport na wschód. Tak więc tutaj bardzo podobny mechanizm jak w przypadku poprzednich produkcji, tak więc mamy nadal inwazję Rosji na Ukrainę, mamy embargo Białorusi, Białoruś była jednym z większych odbiorców polskiej porzeczki w eksporcie zarówno świeżej, jak i jej przetworów, tak więc tutaj mamy embargo, które nam ogranicza utrudnia ten wywóz na wschód. No i też samo logistycznie sam wywóz jest na ten wschód utrudniony. Tak więc tutaj śmiało można powiedzieć, że będzie to wpływało na obniżenie ceny poprzez zatrzymanie większego wolumenu na rynku lokalnym albo też potrzeby znalezienia nowych, niekoniecznie aż tak lukratywnych rynków zbytu w Europie czy na świecie. Więc podsumowując te wszystkie czynniki, raczej spodziewamy się spadku ceny porzeczki, może nawet dość sporego. Niektóre źródła i niektórzy eksperci mówią nawet o spadku do 2-3 zł za kilogram czarnej porzeczki za 7-8. Tak więc to możemy się spodziewać, że to będzie dość mocna korekta, jeżeli chodzi o cenę na rynku w roku 2023. Teraz przechodzimy do absolutnej bohaterki ostatnich lat, czyli do maliny. A więc co z tymi cenami malin? Raczej teraz, patrząc z perspektywy ostatnich kilku dni, w
tutaj wielkim prorokiem nie będę, mówiąc, że cena skupie maliny raczej spadnie. Tak więc, ale no też ten materiał był przygotowywany kilka tygodni temu, kiedy jeszcze tych informacji aż tak dużo nie mieliśmy o bardzo niskich cenach malin w skupie. Tak więc tutaj proszę oczywiście wziąć to pod uwagę, jeżeli Państwo oglądacie ten materiał. Niemniej no, spodziewamy się raczej na pewno spadku cen malin w roku 2023. Co będzie tak naprawdę na ten spadek wpływało? No, będzie to kilka czynników. Kluczowe będą na pewno znaczące, można powiedzieć bardzo duże zapasy mrożonej polskiej maliny po 2022 roku, może nawet niekoniecznie polskiej, ale generalnie duże zapasy w polskich mroźniach po roku 2022. Odbudowę jednego z naszych kluczowych konkurentów na rynku lokalnym i europejskim, czyli Serbii, a jeżeli chodzi o produkcję, wzrost importów maliny z Afryki Północnej w Europie. To jest kierunek, którego niewiele osób się spodziewało, ale jednak od kilku lat coraz więcej właśnie maliny pojawia się, szczególnie w końcówce sezonu, kiedy polska malina i europejska malina notuje dołki cenowe, pojawia się jeszcze tańsza malina, czy to z Algierii, czy to z Egiptu, czy z krajów Afryki Północnej, często tańsza o 20, 30, nawet 40 eurocentów w porównaniu z ceną maliny polskiej. No i finalnie wyhamowanie wzrostu popytu na malinę w Polsce i na świecie powiązane z sytuacją naszych portfeli, naszych sąsiadów i portfeli naszych sąsiadów z zagranicy. Tak więc zaczniemy właśnie od tego hamującego wzrostu popytu. Według organizacji Freshfair szacuje się, że wzrost popytu całkowitego na owoce i warzywa wyhamuje w 2023 roku, a głównie w wyniku słabnącej sytuacji finansowej konsumentów. Jeżeli prześledzimy sobie ścieżkę najbardziej rosnących pod względem ceny, chociażby w Polsce ostatnio produktów żywnościowych, to warzywa i owoce są absolutnymi liderami. Mówimy tutaj o miesiąc do miesiąca wzrostach na poziomie 30, nawet 40%, zależy na który gatunek spojrzymy. Tak więc to naturalnie konsument w sytuacji, w której już i tak ogranicza wydatki, 3 razy w sklepie zastanawia się, jaki produkt wziąć. Myślę, że worek mrożonej maliny półkilowy za 30 czy 35 czy 40 zł jest prawdopodobnie dość daleko na tej liście zakupowej. Jest to, można powiedzieć, nawet swego rodzaju fanaberia w ostatnich miesiącach. Tak więc widzimy to w Polsce, widzimy to również za granicą, że rzeczywiście ten popyt na owoce jagodowe, szczególnie te drogie owoce jagodowe, czyli maliny, czy porówkę, rzeczywiście hamuje. Konsumenci przerzucają się albo na miksy, w których ta malina nadal jest, ponieważ nie chcą jej absolutnie wykluczyć ze swojego jadłospisu, ale przerzucają się na miksy, w których ta malina jest, ale nie kupują na przykład czystej, mrożonej maliny, czy też czystej, świeżej maliny. Raczej decydują się na tańsze zamienniki czy produkty pojawiające. Także no, ten popyt nam hamuje. Również popyt wśród ostatnich bohaterów ostatnich lat, jeżeli chodzi o malinę, czyli USA i Japonii, dla polskiej maliny, to miały być kluczowe, nowe kierunki eksportowe, jednak no, okazało się, że popyt tam był dość krótki, a jakby wzrost popytu i wzrost zainteresowania był dość krótki i dość szybko się wypalił, tak więc no, tutaj nie udało nam się aż tak dobrze na tym skapitalizować. Tak więc oczywiście no, hamujący wzrost popytu doprowadzi do tego, że zarówno w eksporcie, jak i na rynku lokalnym no, producenci będą zmuszeni, detaliści będą zmuszeni obniżać ceny tej maliny, aby ją po prostu sprzedać konsumentowi. Dlatego też no, ta malina będzie tańsza. Odbudowanie produkcji w Serbii. No, Serbia jest tak naprawdę największym konkurentem Polski, jeżeli chodzi o eksport malin do Unii Europejskiej. W 2021 roku zbiory maliny w Serbii topnęło prawie 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak w 2022 lokalne źródła sugerują, że ta produkcja się odbudowała do stabilnego poziomu sprzed 2021 roku. Więc podobnie będziemy tutaj borykali się polscy producenci, polscy przetwórcy będą stali przed decyzją, czy też wyborem, czy zainwestować w tą malinę
importowaną z Serbii, która co prawda nie jest dużo, ale jest jednak przejściowo tańsza od polskiej maliny i też jest pożądana zarówno nie tylko w Polsce, jak i w całej Europie Zachodniej, tak więc tutaj na to na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę. Kolejny i kluczowy, chyba największy czynnik obniżający cenę to znaczne zapasy mrożonej polskiej maliny po 2022 roku. Dokładnych zapasów nie znamy, ciężko jest określić, ile tej polskiej maliny rzeczywiście zostało w magazynach. Co wiemy, to że mniej więcej zapasy malin w Polsce były o 20 tysięcy ton wyższe niż w roku ubiegłym. Przepraszam, po roku 2022 niż w roku 2021. Co to nam mówi? No mówi nam to wiele, ponieważ jest to aż około 20% całkowitej polskiej produkcji maliny w zeszłym roku, tak więc no 20% tego jeszcze zostaje w magazynach i o 20% więcej tak naprawdę zostaje w magazynach i raczej mówienie o tym, że polskie magazyny są przepełnione maliną, w polskim razie są przepełnione maliną, no nie jest to mrzonka, nie jest to coś wyssanego z palca, taka sytuacja rzeczywiście może mieć miejsce na rynku, co też widzimy po tym, jak obecnie układają się ceny i do tego, że przetwórcy no nie są zbyt chętni do skupowania tej maliny. I ponownie, tak jak wspominałem przy poprzednich przykładach, no, który przetwórca będzie chciał płacić kilka lat z rzędu dużo wyższej ceny za produkt, który okazuje się, że może niekoniecznie tak łatwo będzie mu o tej wysokiej cenie sprzedać. Tak więc widzimy tutaj bardzo trudną sytuację dla polskiego producenta maliny, a dla przetwórstwa również, ale głównie dla polskiego producenta, który będzie miał bardzo duży problem z upłynieniem maliny ze zbiorów w 2023 roku. Już teraz to widzimy, malina jest sprzedawana po 5-6 zł w skupie. W zeszłym roku w tym okresie było to 14, nawet 15 zł momentami i oczywiście miesiąc, dwa miesiące później tutaj o sierpniu. Ten spadek był dość mocny, do poziomu 12, nawet 10 zł momentami, jednak to nadal było to powyżej 10 zł, tutaj mówimy o prawie 10 zł spadku w porównaniu do średniej z zeszłego roku, już tak naprawdę na otwarciu sezonu. Tak więc tutaj jeżeli ktokolwiek się spodziewał utrzymania cen maliny na poziomie 15, 14 czy 13 zł, no to mocno się na tym przeliczył, bo takiej sytuacji zwyczajnie na rynku nie będzie, już to widzimy po pierwszych miesiącach skupu, które z reguły, jeżeli chodzi o ceny, są najwyższe, tak więc no, musimy spodziewać się tutaj dość mocnego domknięcia cenowego. Oczywiście no, z ostatnich rewelacji no, też polski rząd zdecydował się na uruchomienie interwencyjnego skupu, na razie tylko w województwie lubelskim. No i będzie to czynnik, który na pewno tą cenę podniesie. Teraz mówi się o tym, że cena coraz bardziej się stabilizuje. Oczywiście dokładnych liczb jeszcze nie mamy, więc nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, tych założeń rządu, że rzeczywiście ta cena w województwie lubelskim jest stabilizowana przez ten skup. Jak to będzie w przyszłości, oczywiście zobaczymy. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko dostanie niedługo jakiekolwiek dane zostaną na ten temat upublicznione, no ale na razie operujemy na założeniach polskiego rządu i na obietnicach. Tak więc podsumowując te wszystkie czynniki, te kluczowe czynniki, no głupio byłoby powiedzieć, że polska malina nie stanieje, szczególnie wiedząc to, co wiemy z ostatnich tygodni, jeżeli chodzi o poziomy cenowe. Tak więc no, spodziewamy się tutaj mocnego spadku ceny. W zeszłym roku uśredniony skup to było około 14 zł. W tym roku no, jest szansa, że zejdziemy do poziomu jednocyfrowego, jeżeli chodzi o cenę. I możliwe, że dojdziemy do sytuacji sprzed roku 2021, czyli za 2018-2019, kiedy malina kosztowała 5-6 zł za kilogram w skupie. Tak więc możemy mieć powrót po tym absolutnym wybuchu cenowym do swego rodzaju normalności, jakkolwiek sobie to nazywać. Kolejna produkcja, w której też trochę mniej się dzieje co roku i raczej jest dużo bardziej przewidywalna niż inne produkcje, czyli wiśnia. Tutaj raczej spodziewamy się ceny na podobnym poziomie co w roku 2022. Za czynniki
powodujące, powiedzmy, drożyznę. Tutaj głównie mamy te czynniki powiązane z problemami z pracownikami sezonowymi oraz z coraz powszechniejszymi problemami z pogodą, no i też oczywiście sytuacja suszowa, czyli to wszystko, to wspomina, o czym wspominałem przy poprzednich produkcjach, tak więc tutaj no, nie będę się powtarzał po raz kolejny, jednak co będzie nam tą wiśnię powodowało, że ona będzie w Polsce taniała. Tak więc dwa główne czynniki, tak, wysokie zbiory w 2022 roku, także znaczący wzrost zbiorów w roku 2022 oraz odbudowa wiśni na Węgrzech, czyli u naszego największego konkurenta na rynku europejskim. Zaczynając od tych zbiorów, zaczynając od produkcji, produkcja wiśni w roku 2022 wzrosła około 10% w stosunku do roku 2021 i wyniosła około 183 tysięcy ton. Oczywiście nie muszę tutaj mówić, że wyższa podaż oczywiście z reguły prowadzi do niższej, do obniżenia cen, no i wywiera tą presję obniżającą na cenę. Drugim czynnikiem no, jest oczywiście odbudowa wiśni na Węgrzech, tak więc Węgry są jednym z kluczowych producentów wiśni w Europie, jednym z kluczowych eksporterów wiśni w Europie, jednym z naszych najmniejszych konkurentów, jeżeli chodzi o ten eksport. Nie są oni od nas więksi, jednak są no, mniej więcej na naszym poziomie trochę mniejsi, jeżeli chodzi o te wolumeny produkcyjne i eksportowe. Więc rok 2021 i 2022 dla węgierskiej wiśni był absolutnie okropny. Po pierwsze mieliśmy duże spadki produkcji, nawet sięgające do 50% w niektórych rejonach kraju. Średnio mówimy tutaj o 30 do 40% w stosunku do roku ubiegłego. Jednak największym problemem, z którym borykała się węgierska wiśnia, niekoniecznie był sam fakt spadku zbiorów, ale też fakt dużo niższej jakości wiśni produkowanej na Węgrzech, która po prostu nie nadawała się jako plon handlowy, więc musiała być sprzedawana jako trzecia, czwarta klasa do głębokiego przetwórstwa. Tak więc no, automatycznie pozycja Węgrzech na tym rynku w ostatnich latach była dość słaba. Jednak no, zapowiada się, że w roku 2023 Węgry się odbudują, jeżeli chodzi zarówno o produkcję, jak i eksport. Tak więc no, powrócą do tej konkurencyjności z polską wiśnią i niestety, ale wiśnia węgierska jest od polskiej tańsza. Nie znacząco, ale nadal tańsza, tak więc mocno i konkurencyjna na rynku europejskim, ponieważ jakość jest bardzo podobna, a cena jest niższa, tak więc no, może to doprowadzić do tego, że polscy eksporterzy i polscy producenci będą zmuszeni do obniżenia chociaż częściowo tej ceny wiśni, no ale zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała w dalszych częściach 2023 roku. Już tak trochę podsumowując, trochę też dając kontekstu, dlaczego ciężko jest szacować, szczególnie na początku sezonu, to jak będą się układały ceny, jakie będą wykonywały ruchy, jakie będą finalnie uśrednione ceny owoców w Polsce. No jeżeli spojrzymy na to, jak układały się chociażby ceny hurtowe, które są no już powiedzmy w pewnym sensie bardziej stabilne od cen skupowych, ponieważ to mają tutaj mimo wszystko większą stabilność tej ceny, widzimy, że nadal one są absolutnie rozchwiane i cechują się bardzo, bardzo silną sezonowością. Szczególnie widzimy tutaj w przypadku borówki czy też maliny, że sezon otwierają często bardzo wysokie ceny, które w przeciągu miesiąca bardzo szybko korygują się w dół, potem tak naprawdę odbijają się i stabilizują gdzieś na poziomie wyższym, czasami niższym, czasami dużo niższym, a czasami takim samym jak na otwarcie sezonu. Dlatego też ciężko jest tutaj prognozować jakby z perspektywy startu sezonu, jak ta sytuacja będzie wyglądała, dlatego też właśnie posługujemy się bardziej analizą wektorową, tak żeby spróbować złapać wszystkie drivery, wszystkie dźwignie, które można wykorzystać do ustawienia tej ceny i też nie mówimy, staramy się nie mówić tutaj o dokładnym wolumenie ceny czy o dokładnych procentowych zmianach, ponieważ to na tym etapie, kiedy my publikujemy te materiały, jest bardzo ciężko określić zwyczajnie. Jest duże prawdopodobieństwo błędu i oczywiście ten materiał będzie publikowany w internecie, tak więc no, trzeba tutaj pamiętać, że może być on
obejrzany, wyświetlony, czy też przeczytany, czy wysłuchany nawet kilka miesięcy po publikacji, kiedy no, wiele z tych informacji, jeżeli byśmy podawali tutaj czyste widełki cenowe, czy też poziomy cenowe, mogą być zwyczajnie nieaktualnych. Jednak drivery, które podajemy, raczej są aktualne przez cały rok i na nich raczej można polegać. Więc jeszcze raz dziękuję. Kolejny raz się widzimy, kolejny raz dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie mojej prezentacji i do następnego. Dziękuję bardzo.